To jest kupiąteczka 2.0, benzyniaczek i mamy ściągnięty pas, będziemy wymieniać rozrząd. On jest na łańcuchu, zobaczcie jaki tu jest kapior, pierdzielnik, także wszystko zostanie wymyte, góra już jest wymyta, jeszcze raz ją poprawimy, wymyjemy wszystko, żeby piasek się nie dostał. Później ściągniemy obudowę przednią i zobaczymy w jakiej ten rozrząd jest kondycji. Taki ubogi zestaw do tego rozrządu. Tutaj mamy lewy gwint, czyli przykręcamy, żeby odkręcić. No i co? I musi się zgadzać na znakach łańcucha rozrząd. Wszystkie znaki muszą pokazywać nam drogę do ustawienia. Więc tutaj koło ściągamy, napinacze, wszystko jest. Tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj się znak zgadza, jeden, drugi znak jest tutaj i tam też jest znak. Najpierw ściągniemy koło, zobaczymy czy wszystko jest ok. GMP ustawione na zegarze. Tu podobno są jakieś. I zobaczcie, tutaj mamy znak na jednym kole w tym miejscu. On musi zgadzać się ze znakiem łańcucha. I tutaj mamy drugi znak i na dole jest trzeci znak. Czyli tutaj mamy znak, tu mamy znak i na dole wszystko musi się ze sobą zgrywać, jak widzicie. Tutaj jest taka blokada. Ta blokada jest właśnie po to, żeby utrzymać w napięciu cały dół, żeby nam się nie rozleciał. No i zaczynamy wymieniać, a ja wam pokażę jak wyglądają rozrządy. Jeden zestaw jest taki troszeczkę większy, kompletny, czyli wszystkie ślizgi, wszystkie napinacze, uszczelniacz wału, to uszczelniacz wału i do małego się zamówi osobno, zębatka, napinacze i trzy łańcuchy. To jest zestaw ten większy, kompletny. Zestaw mniejszy wygląda w ten sposób, łańcuch. Dwa ślizgi, wykładzinka, czyli trzeci ślizg i napinacz. Więc są dwie wyceny, jeżeli chodzi o wymianę rozrządu albo komplet, albo główny łańcuch. Klient ceny zna, jedna cena jest niższa, zaś jeżeli chodzi o cenę wymiany kompletnego, to jest większa ze względu na to, że tutaj na górę zostały włożone blokadki, jak widzicie, zazębia się wszystko. I tutaj się zazębia. Tutaj się zgadza. I tu się zgadza. No i dół. I teraz będziemy go ściągać. Na GMP jest ustawione. Więc działamy. Odkręcamy, działamy. I będziemy wymieniać, co się okazuje, tylko część przednią rozrządu. Tylnej nie będziemy ruszać. Również jest ustawiony na znakach, jak widzicie, GMP, o, zegar nam się odwrócił, ustawiony, no i łańcuch jest wymieniony. Tak to wygląda, jest to wszystko sklejone, poczekamy teraz do jutra, niech to wszystko sobie wyschnie. Uszczelniacz wału wymieniony, rozrząd wymieniony, więc składamy teraz pas przedni, wyczyścimy to co tu widać i no i samochód będzie sobie do jutra stał, schnął, później olej i wyjeżdża. Także tak, 17 stopni na hali.
17 stopni na hali, nie jest źle. Tutaj się zrobiło porządek z oponami. Tam opony do utylizacji. No jest tego trochę. Tu opony też uporządkowane. Sezon zamieniliśmy już na letni. Tutaj miałem, serwis miał przyjechać do Norteka, nie przyjechał. Także taka oto maszyna, która się zepsuła w 2 lata. No i co mogę więcej powiedzieć? Antyreklama jest, jest. No dobra, to ja wracam dalej do roboty. Jest to Audi S4, 2016 rocznik. No i będziemy tutaj szukać przyczyny. Ładne skóry, podobają mi się. A ogólnie jestem nieprzebrany, jestem czysty, więc nie mam worka. Znaczy, worek mam, ale nie mam pokrowca ochronnego założonego. Więc będziemy szukać tutaj przyczyny związanej z śmierdzącym zapachem w środku. Gdzieś nam ten samochód bierze płyn chłodniczy. No i jak klient mówi, tego płynu dolewa coś koło... Otwieraj się. Coś koło... około 3-4 cm ze zbiorniczka dolał. Na 2000 tak mi powiedział. Natomiast Waso nie mogą znaleźć przyczyny. Dobra, kurwa, by jeździ. Według nich wszystko jest dobrze. No a klient skarży się na śmierdzący zapach w środku. Więc będziemy szukać przyczyny. Miejmy nadzieję, że ją znajdziemy. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to odwróciłem osłonę i widzę, że tutaj jest ślad płynu chłodniczego. Zobaczcie. Jak odwrócimy to w sposób normalny, to widzimy, że w tym miejscu, ale jak zobaczymy głębiej, to widzimy, że ślad jest i na tamtej części zaschnięty płyn chłodniczy. Mógł być kiedyś wyciek, albo jest, ale żeby to stwierdzić, bo podczas jazdy nic nam nie wynikło, wjedziemy jeszcze na podnośnik, jak nam się zwolni miejsce, ale w pierwszej kolejności sprawdzimy poziom, czy jest. I dalej, dobra, i dalej wkręcimy taki zestaw tutaj, wkręcimy zestaw taki do właśnie nabijania ciśnienia. To Wam pokażę szybki filmik na poprzednim aucie, jak sprawdzamy ewentualne wycieki, które ciężko zlokalizować. Do tego celu, jak widzicie, jak widzieliście, do tego celu będę potrzebował pompkę i wtyczkę znaleźć. Najprawdopodobniej to jest ta wtyczka, bo one tu pasują. Także co, wkręcimy, nabijemy ciśnienia i go zostawimy na kilkanaście minut. Zobaczymy, czy ciśnienie spadnie. Jest to nabite, jak widzicie. Jeszcze dobiję delikatnie, tylko nie na czerwone pole, tak żeby mi kreska się zgadzała. Ach kurde. O. I tak zostawiamy, zobaczymy, czy nam nie spadnie. Tutaj jest szczelne. A tutaj na razie nic nie widać. No dobra. Niech on odczeka sobie trochę czasu. Będziemy wiedzieć, czy gdzieś nam ucieka ciśnienie, czy nie. Po 5 minutach wygląda to tak. Troszeczkę spadło, ale dla pewności
Popsikaliśmy pianeczką, żeby widzieć, czy nie ma wycieku ze zbiorniczka i z tego sprzętu. Widać, że jest sucho. Znaczy sucho, no sucho nie jest, mokro jest, ale nie bąbluje. Także szukamy no przyczyny. Tutaj nie widać, żeby się coś sączyło, lało. Także co? Podnosimy go i zobaczymy od dołu, co słychać w tym samochodzie. No i co? No i tak sobie oglądam ten samochód i w zasadzie od dołu nic nie widzę, ale zauważyłem od góry, to zaraz wam pokażę, bo się przyjrzałem. Tutaj jest sucho. I tu też jest sucho. Nic tutaj nie ma w zasadzie, jeżeli chodzi o wyciek. Jest suchutko. No dobra, to go opuścimy. Więc tak, tutaj mamy na dole, jak widzicie, zaschnięte, co wcześniej pokazywałem. I tutaj mamy na górze, to wam pokażę zaraz śrubokrętem. O, sobie wezmę tego, no szybko. I zobaczcie, w tym miejscu nam się ten płyn wydostaje w jakiś sposób. No tam jest o-ring pewnie do wymiany i po sprawie, więc my to odłączymy i będzie załatwiona sprawa. No, nie mogę tej latarki. Czym to mogę wyczyść? Paluchem. Paluchem wytrę. Mało tego leci, no ale leci, sączy się, jak widać, takie mokrawe jest w tym miejscu. Papiera wezmę. Wezmę papiera. Wytrę to. No, no dobra, no to wymienimy ten o-ring. Spuścimy wodę, wymienimy, przemyjemy wszystko i będzie cacunia i po robocie. Obecnie zlewam płyn chłodniczy, no i olej, bo klient chce jeszcze olejek wymienić, ale zobaczcie, o, tak wygląda podkładka. Pytanie, czy była zmieniona ta podkładeczka aluminiowa. Wasio! A może jej nie zmienili? Po tym, co widzę, jak nalali płynu za dużo, ale dobra, ale wymienimy płyn. Tu będzie zlewka, wymieniamy płyn na motula, troszeczkę lepszy. No i olej też wymienimy tutaj z filterkiem. Jest to poodpinane wszystko. No i teraz wygląda ten o-ring w ten sposób. On gdzieś najprawdopodobniej jest podcięty. No i go wymienimy i założymy nowy o-ring. I skręcamy. Parkujemy po jeździe próbnej. O, tu jest korzeń, trzeba uważać. Dobra. No i co? No idziemy zobaczyć, jak wygląda cały, jak wygląda ten silnik. Czy jest wyciek? Na podnośniku stał on sporo czasu, tego wycieku nie było, ale wiadomo, jak idzie ciśnienie, to jest troszeczkę inaczej. Także to idzie do góry. No i nie ma, sucho jak widać. Dół też jest suchy. Niestety nie udało się do końca umyć. Tam waliliśmy ciśnieniem, ale brudne zostało. Natomiast tutaj u góry ładnie się wyczyściło. O-ring został zmieniony. Płyn został zalany, inny olej wymieniony, filtr również został zmieniony. Więc co, więc gorący jest.
Więc samochód w zasadzie jest do oddania. I tak to wygląda. Taka prosta naprawa. Myślałem, że coś więcej pogrzebie przy tym silniku. No ale no nie dzisiaj w każdym razie. Do następnego. Hej.